Panie Robercie, nowa rola w Pana życiu zawodowym, czyli juror Mam Talent. No i jak Pan się czuje na miejscu tego, który był wcześniej? Wie Pan co, ja przez nawet minutę nie pomyślałem o tym, który był wcześniej, dlatego że jak siedzę na fotelu i widzę przed sobą osobę, która pokazuje, czy ma albo nie ma talentu, to ja po prostu skupiam się na tej osobie, więc nie myślę o Kubie Wojewódzkim. Ktoś być może będzie mnie porównywał, to jest jakby naturalne, ale to też będzie całkiem inny program, dlatego że chemia między nami, mówię o jurorach, jest też całkiem inna. Poza tym to będą jurorzy, którzy robią pewne rzeczy nie tylko za stołem, nie tylko oceniają, ale też wyszliśmy na scenę i robimy różne rzeczy, które myślę, że będą dla widzów zaskoczeniem. Jacy uczestnicy najbardziej wzbudzają Pana takie najbardziej pozytywne emocje? Wie Pan co, jak szedłem do tego programu, to wiele osób mówiło mi, że nie będzie już talentów, dlatego że rynek jest przebrany, to jest czwarta edycja i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że to nieprawda. Jest co najmniej 5 osób, które mam wrażenie, że zaczynają tym programem drugą karierę w Polsce. To są zarówno osoby, które śpiewają, ale również robią różne akrobacje i też są jakby w dziedzinie muzycznej, ale szerzej. Natomiast po pierwsze byłem bardzo zaskoczony ich talentem, są naprawdę wzruszające te osoby. A po drugie byłem też zaskoczony poczuciem humoru wielu osób, dlatego że nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak, powiedzmy nowe koleżanki z pracy. Jaka jest według Pana Aga, a jaka jest Małgorzata, jeżeli chodzi o Mam Talent? Jeżeli chodzi o Mam Talent, Agnieszka ma bardzo dobre oko do wyczuwania fałszu, od razu czuje fałsz. Małgosia chce znaleźć w każdym jakąś dobrą cechę, chce odkryć talent. Poza jurorowaniem są mega profesjonalne i są bardzo dowcipne i są bardzo pomocne. Agnieszka jest bardzo wrażliwą osobą, która ma hopla na punkcie swoich dzieci, gotuje, piecze, robi takie rzeczy, których nigdy się nie spodziewał, ponieważ ma taki ostry imidż. Natomiast Małgosia jest naprawdę bardzo, bardzo ciepłą, taką wrażliwą osobą. No i ostatnie pytanie, to jaki jest Robert Kozyra? Mam nadzieję, że Robert Kozyra w tym programie jest sprawiedliwy, bo to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli ktoś ma talent, to chcę mu powiedzieć, że ma talent, jeżeli go nie ma, to nie, ale przede wszystkim chcę być sprawiedliwy.